Na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w związku z artykułem 15 ZZX ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, otwieram 15. sesję Rady Miejskiej w Lubawce w trybie nadzwyczajnym na wniosek burmistrza miasta z dnia 7 listopada 2022 roku. Informuję, że 15. sesja Rady Miejskiej jest prowadzona w trybie hybrydowym z sali posiedzeń w Urzędzie Miasta Lubawce w formie wideokonferencji. Obrady są transmitowane na stronie www.transmisjaobrad.info. W związku z czym bardzo proszę o przestrzeganie dyrektywy RODO. Chciałbym zaznaczyć zarówno Państwu radnym, jak i gościom, że głosu udziela przewodniczący Rady. Dlatego proszę o zabieranie głosu tylko po uzyskaniu mojej zgody oraz zabieranie głosu w odpowiednim punkcie. A także proszę o kulturę i merytoryczność wypowiedzi. Przypominam, że obrady sesji są posiedzeniem oficjalnym, dlatego bardzo proszę o zwracanie się do siebie zgodnie z pełnioną funkcją. Panie mecenas, proszę wyłączyć mikrofon. Dziękuję. Szanowni Państwo, przejdziemy do sprawdzenia obecności. Wyczytam każdego z Państwa radnych. Proszę powiedzieć, czy się słyszymy, czy się widzimy, bo część z Państwa radnych jest na sali posiedzeń w urzędzie, część z Państwa radnych jest zdalnie obecnych. Michał Ołdak, jestem obecny. Wiceprzewodnicząca Izabela Stawarz-Lubiak. Dzień dobry Państwu, jestem. Radna Elżbieta Chrapek. Dzień dobry Państwu, obecna. Dzień dobry, witamy. Pan radny Rafał Czura jest. Dzień dobry, jestem. Obecny na sali posiedzeń. Radna Ewa Garbień. Dzień dobry Państwu, jestem obecna. Dzień dobry. Słyszę i widzę doskonale. Dzień dobry, witamy, dziękujemy. Pan radny Mariusz Głód. Dzień dobry, obecny. Pan radny Krzysztof Jawor. Dzień dobry, obecny. Pan radny Wiesław Król. Dzień dobry, jestem obecny. Nie widzimy panie radny, bardzo bym prosił o zmianę kamery, bo naprawdę nie widać pana. A słychać mnie? Tak, słychać bardzo dobrze. Tylko w kamerze nie widać. Spróbuję. Dobrze. Ale na pewno jestem, za chwileczkę próbuję się już. Dobrze, dziękuję. Pan radny Oskar Najdek. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry, witamy. Pani radna Aldona Uchmańska. Dzień dobry Państwu, jestem obecna. Dzień dobry. Pan radny Leszek Osmolak będzie nieobecny, informował mnie o tym. Pan radny Andrzej Ptaszkowski. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry, witamy. Pan radny Marek Szota. Dzień dobry, jestem obecny. Dzień dobry, witamy. Pan radny Piotr Wiktorowski. Czy pan radny Piotr Wiktorowski jest obecny? Na chwilę obecną. Nie jest obecny pan radny Piotr Wiktorowski. Pan Mariusz Zbrzyzny. Pan radny. Dzień dobry wszystkim, jestem obecny. Dzień dobry, witamy. Jeszcze proszę obecnych radnych na sali o zalogowanie się do systemu. Ci z Państwa radnych, co posiadają terminale. Jeszcze nie mamy dwóch radnych, ale oni są nieobecni. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum na podejmowanie prawomocnych uchwał. Jeszcze raz bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa radnych, gospodarzy dzisiejszej sesji. Witam pana zastępcę burmistrza, witam panią skarbnik, witam panią mecenas oraz witam wszystkich mieszkańców śledzących i oglądających dzisiejsze obrady. Przypomnę, że wszystkie głosowania odbędą się po imiennym wyczytaniu każdego z Państwa radnych. Każdy z Państwa radnych określa się, czy głosuje za, przeciw, czy wstrzymuje się od głosu.
Informuję również, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr 1 Rzymskiej łamane na 113 łamane na 20 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru sekretarza obrad Rady Miejskiej na kadencję 2018-2023 została wybrana wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej pani Izabela Stawarz-Lubel. Szanowni Państwo, został dostarczony do Was porządek obrad zgodny z wnioskiem na zaproszeniach. Porządek obrad przedstawiał się następująco. Punkt pierwszy jest to otwarcie sesji. Punkt drugi dyskusja nad projektem uchwały oraz przyjęcie uchwały w sprawie. Podpunkt 2.1 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu kamiennogórskiego. Podpunkt 2.2 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubawka na rok 2022. Punkt trzeci zamknięcie obrad sesji. Wpłynął wniosek formalny o zmianę porządku obrad. Pozwolicie Państwo, że odczytam wniosek. Jest to wniosek od zastępcy burmistrza. Po podstawie prawnej wnoszę o zmianę kolejności porządku obrad 15 sesji Rady Miejskiej w Lubawce zaplanowanej na dzień 10 listopada 2022 roku w postaci punkt 2.1 udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu kamiennogórskiego otrzymuje brzmienie. Punkt 2.2 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu. Natomiast punkt 2.2 wprowadzenia zmian w budżecie Lubawka na rok 2022 otrzymuje brzmienie 2.1 wprowadzenia zmian w budżecie Lubawka na rok 2022. Chodzi o zmianę kolejności podpunktów, czyli podpunkt 2.2 wprowadzenie zmian w budżecie miałby być jako podpunkt 2.1, natomiast podpunkt 2.1 jest to udzielenie pomocy finansowej miałby być punktem 2.2. Dlatego, Szanowni Państwo, z tego względu, że nie możemy procedować zadania, którego jeszcze nie mamy w budżecie. Najpierw musimy przyjąć zadanie do budżetu, a następnie dopiero możemy przekazać te środki dla powiatu kamiennogórskiego. Przejdziemy, Szanowni Państwo, do głosowania nad wnioskiem. Zmiany w porządku obrad. Dziękuję bardzo za zmianę mikrofonu. Może już nie będzie trzeszczało. Po wyczytaniu każdego z Państwa radnych proszę o określenie się, czy jesteście za, przeciw, czy wstrzymujecie się od głosu. Michał Ołdak, jestem za. Wiceprzewodnicząca Izabela Stawarz-Lubiak. Jestem za. Radna Elżbieta Chrapek. Jestem za. Radny Rafał Czura. Za. Radna Ewa Garbień. Jestem za. Radny Mariusz Głód. Jestem za. Radny Krzysztof Jawor. Jestem za. Radny Wiesław Król. Jestem za. Radny Oskar Najdek. Nie słyszymy, panie radny. Jestem za. Dziękuję. Radna Aldona Wmańska. Jestem za. Jestem za. Radny Leszek Osmolak jest nieobecny. Radny Andrzej Ptaszkowski. Jestem za. Radny Marek Szota. Jestem za. Radny Piotr Wiktorowski, czy już do nas dołączył? Niestety nie dołączył, czyli jest nieobecny. Radny Mariusz Brzyzny. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska 13 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. Pozwolicie Państwo, że odczytam porządek obrad po zmianach. Punkt pierwszy otwarcie sesji. Punkt drugi dyskusja nad projektami uchwały oraz przyjęcie uchwały w sprawie. Podpunkt 2.1 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubawka na rok 2022. Podpunkt 2.2 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu kamiennogórskiego. Punkt trzeci zamknięcie obrad sesji. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do punktu drugiego porządku obrad. Jest to dyskusja nad projektami uchwał oraz przyjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubawka na rok 2022. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie uchwały, która została Państwu przesłana na tablety? Nie widzę. Ja tylko poinformuję, że
uchwale mamy dodatkowo oprócz przekazania dotacji dla PCZ-u Kamienna Góra w wysokości 100 tysięcy jeszcze na wypłatę dodatku energooszczędnego dla gospodarstw domowych finansowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 274 350 zł i 0 groszy. Jest to wprowadzenie środków na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych. Nie widzę pytań. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania nad treścią projektu uchwały zmian w budżecie. Po wyczytaniu każdego z Państwa radnych proszę o określenie się, czy jesteście za, przeciw, czy wstrzymujecie się. Radni obecni na sali również na terminalu określają się, jak głosują. Michał Ołdak, jestem za podjęciem uchwały. Wiceprzewodnicząca Izabela Stawarz-Lubiak. Jestem za. Radna Elżbieta Chrapek. Jestem za. Radny Rafał Czura. Za. Radna Ewa Garbień. Jestem za. Radny Mariusz Głód. Jestem za. Radny Krzysztof Jawor. Jestem za. Radny Wiesław Król. Jestem za. Radny Oskar Najdek. Jestem za. Dziękuję. Radna Aldona Ochmańska. Jestem za. Radny Leszek Osmolak. Jest nieobecny. Radny Andrzej. Jestem za. To był jeszcze raz pan radny Oskar Najdek. Pan radny Leszek Osmolak jest nieobecny. Pan radny Andrzej Ptaszkowski. Jestem za. Pan radny Marek Szota. Jestem za. Pan radny Piotr Wiktorowski. Nadal jest nieobecny, niepodłączony. Pan radny Mariusz Zbrzyzny. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miejska coś nam tutaj się nie zgadza. Coś tutaj jest z głosowaniem elektronicznym, z tym co tutaj słyszeliśmy, jest niespójne. Coś system nam się zawiesił, Szanowni Państwo, do głosowania. Panie Przewodniczący, i tak będzie trzeba zrestartować system i powtórzyć głosowanie w procedurze reasumpcji, bo to się zatrzymało chyba. Niestety potrzebujemy przerwy technicznej, to zanim zarządzę reasumpcję głosowania, zarządzam 5 minut przerwy technicznej. Wznawiam obrady, zapraszam wszystkich Państwa radnych, którzy się rozłączyli. Dziękuję, wznawiam obrady, Szanowni Państwo. Zarządzam reasumpcję głosowania nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubawka na rok 2022 ze względu na awarię systemu do głosowania. Jeszcze raz odczytam wszystkich z Państwa radnych. Proszę o określenie się, czy głosujecie za, przeciw, czy wstrzymujecie się od głosu. Radni obecni na sali proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku na terminalu. Michał Ołdak, jestem za podjęciem uchwały. Wiceprzewodnicząca Izabela Stawarz-Lubiak. Jestem za. Radna Elżbieta Chrapek. Jestem za. Radny Rafał Czura. Za. Radna Ewa Garbień. Jestem za. Radny Mariusz Głód. Jestem za. Radny Krzysztof Jawor. Jestem za. Radny Wiesław Król. Jestem za. Radny Oskar Najdek. Jestem za. Radna Aldona Ochmańska. Jestem za. Radny Leszek Osmolak jest nieobecny. Radny Andrzej Ptaszkowski. Jestem za. Radny Marek Szota. Jestem za. Radny Piotr Wiktorowski. Dalej jest nieobecny. Radny Mariusz Brzyzny. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska 13 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie. Przechodzimy do głosowania nad treścią projektu następnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu kamiennogórskiego. Uchwała została ostatnio ściągnięta na
na sesji. Dzisiaj jest w tej samej formie wprowadzona. Została ściągnięta z tego względu, że musieliśmy uzgodnić tutaj z powiatem kamiennogórskim jeszcze nazwę zadania i dokładnie na jakie zadanie możemy przekazać te środki, dlatego wprowadziliśmy je przed chwileczką uchwałą do budżetu. To zadanie w tym momencie możemy przekazać te środki dla powiatu kamiennogórskiego z przeznaczeniem na realizację zadania zakup sprzętu medycznego dla powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze spółka z o.o., czyli dla naszego tutaj szpitala. Otwieram dyskusję, czy macie Państwo jakieś pytania do treści projektu uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję. Treść projektu uchwały w tym momencie jest wyświetlana. Liczba dziennika 318. W tym momencie widzę, że się łączy z nami pan radny Piotr Wiktorowski. Czy pan radny nas słyszy? Proszę, pani radna Ewa Garbień. Ja chciałam usprawiedliwić Piotra, bo właśnie dzwonił do mnie, że ma problemy. On nas widzi, słyszy, a nie może się podłączyć. Ma jakieś ogromne problemy. Dobrze, dziękuję bardzo. Jednak pan radny Piotr Wiktorowski się nie połączył, bo go nie widzimy. Czy macie Państwo jakieś pytania do treści projektu uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Wyczytam każdego z Państwa radnych. Proszę o określenie się, czy jesteście Państwo za, przeciw, czy wstrzymujecie się przed podjęciem, czy podjęciu projektu uchwały. Radnych na sali proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Michał Łodak, jestem za podjęciem uchwały. Wiceprzewodnicząca Izabela Stawarz-Lubiak. Jestem za. Radna Elżbieta Chrapek. Jestem za. Radny Rafał Czura. Za. Radna Ewa Garbień. Jestem za. Radny Mariusz Głód. Jestem za. Radny Krzysztof Jawor. Jestem za. Radny Wiesław Król. Jestem za. Radny Oskar Najdek. Jestem za. Radna Aldona Chmańska. Jestem za. Radny Leszek Osmolak jest nieobecny. Radny Andrzej Ptaszkowski. Jestem za. Radny Marek Szota. Jestem za. Radny Piotr Wiktorowski. Nadal jest niepodłączony, nieobecny. Radny Mariusz Brzyzny. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miejska 13 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do następnego punktu obrad. Wyczerpaliśmy porządek obrad 15 sesji Rady Miejskiej w trybie nadzwyczajnym. Dziękuję bardzo wszystkim Państwu radnym i wszystkim obecnym za przybycie na sesję. Zamykam 15 sesję Rady Miejskiej w Lubawce w trybie nadzwyczajnym. Dziękuję bardzo jeszcze raz wszystkim Państwu.